Dzień dobry, kochani. Witam Was bardzo serdecznie. Dziś 11 dzień maja. A dlaczego akurat wspominam o tej dacie? Dlatego, że jest ona bardzo ważna dla wszystkich instytucji kultury, również dla Waszego ukochanego ośrodka kultury. Właśnie od dziś następuje delikatne odmrożenie wszystkich instytucji kultury. Kochani, a jak to wygląda w naszym przypadku? Wygląda to bardzo prosto. Cały czas Wy macie z nami kontakt internetowy, ale też odbieramy telefony. W godzinach od 8 do 16 możecie pytać o wszystkie nurtujące Was tematy. Funkcjonujemy telefonicznie, funkcjonujemy mailowo. O naszej działalności możecie dużo poczytać, dużo zobaczyć również na Facebooku, na stronie internetowej, ale także na Instagramie. W maju szykujemy dla Was prawdziwe petardy, w tym dwa konkursy online z bardzo atrakcyjnymi nagrodami. Co bardzo ważne, dzisiaj prosimy Was o pomoc i o wsparcie. Oddajemy Wam głos. Już niebawem na naszej stronie internetowej będzie dostępna do wypełnienia ankieta. Ona jest dla nas bardzo ważna, bo wskaże nam dalszy kierunek naszego działania. Chcemy zapytać Was, czego od nas oczekujecie? Czy chętnie przyjdziecie z końcówką maja, czy też w czerwcu na zajęcia plenerowe? Czy przyjdziecie na koncert? Czy być może interesują Was zajęcia w budynku, jeżeli tylko będzie to możliwe i bezpieczne? Także kochani, w tym tygodniu oddajemy Wam głos. A na koniec tego materiału, to jest niespodzianka dla wszystkich, którzy wytrzymali do końca mojej wypowiedzi, zapraszam Was serdecznie do obejrzenia krótkich urywków z tego, jak wygląda nasza praca od kulis. Nie możecie wyjść do budynku, ale my Was do tego budynku serdecznie zapraszamy online. Zobaczycie pracownię, zobaczycie, jak nasza ekipa działa i pracuje nad wszystkimi postami, które ukazują się na stronie internetowej. Zobaczycie, jak szykujemy budynek od strony porządkowej do tego, aby ponownie Was tutaj zaprosić. A więc kochani, do dzieła, czekamy na Wasze propozycje, a teraz już króciutka wędrówka po ośrodku kultury. Tęsknimy za Wami. Do zobaczenia.